Ponad połowa naszej linii dystrybucyjnych ma więcej niż 30 lat, co utrudnia przyłączanie odnawialnych źródeł energii. Jakość przesyłanej energii jest coraz niższa, modernizacja sieci kuleje, coraz częstsze jest ryzyko przerw w dostawie energii. Za niską jakością energii idzie konieczność wypłaty odbiorcom bonifikat przez operatorów systemów dystrybucyjnych, co stanowi dodatkowe obciążenie finansowe spółek dystrybucyjnych. Niepełna transpozycja przepisów unijnych również opóźnia rozwój sieci dystrybucyjnej, ponieważ brak było jednolitego środowiska prawnego, to zaś utrudniało podmiotom prywatnym i przedsiębiorcom pełne zaangażowanie w rozwój sektora energetycznego.